Jest ze mną Tomek Sarara, organizator jeden z organizatorów Gali Striking. Powiedz mi, Tomek, krótko, co zmieniło się między pierwszą edycją w Kopalni Soli Wieliczki, a tą w Starej Zajezdni w Krakowie? Chyba tą, o której powinienem zacząć, byłoby nietaktownie, gdyby nie było tej najważniejszej, głównej zmiany, że pomniejszamy jeszcze bardziej rękawice. Od samego początku mówiliśmy, że będzie to w małych, było w nieco mniejszych niż klasyczne, standardowe, które są 10-uncjowe rękawice, były 8-uncjowe, więc finalnie my czuliśmy się z czystym sumieniem, no bo je pomniejszyliśmy, ale było troszeczkę marudzenia, że jednak nie są tak małe, jak miały być, więc automatycznie dzisiaj mamy rękawice 4-uncjowe i właściwie wprowadzi to jeszcze większą efektywność, jeszcze większą widowiskowość walk, także to będzie taki czynnik, który na pewno będzie wyróżniał galę 2 od gali pierwszej. Delikatnie byłem zszokowany, że jeszcze wchodzimy na czwóreczki, ale nie robi to dla mnie większego znaczenia. Zresztą mi obojętne tak naprawdę. Bałem się. Nie wiedziałem, jakie to jest uczucie dostać z tej ósemki przed pierwszą edycją. Nie było to nic strasznego, także w czwórce też pewnie nie będzie to nic strasznego. Wchodzicie do ringu i tam wszystko znika tak naprawdę, także to nie jest problemem. Dzisiaj jeszcze przymierzyłam i jeszcze na tarczy trochę pobiłam z tymi rękawicami, więc super to będzie. Jeszcze jak do tego dojdą tejpy, no. Będzie fajnie. Będzie. Ja tak jak wcześniej mówiłam, wchodzę i wychodzę, więc to nie jest coś, że ja od razu skanuję moją przeciwniczkę i mówię, o, będzie tak czy będzie tak, tylko ja wiem, na ile ja potrafię i pokażę to wam wszystkim. Okej, czyli wychodzić z ręką w górze. Tak jest. Jeżeli mam powiedzieć o strikingu, w którym dzisiaj jestem, to bardzo jestem szczęśliwy, bardzo się cieszę, że tutaj jestem, ze względu na to, że dwóch moich kolegów ze starych czasów kickbokserskich to prowadzi, plus do tego wiem, że to jest fajny projekt, którego brakowało i który będzie, myślę, że co każdą galę będzie coraz lepiej prosperował jeszcze. Teraz ostatnie 3 lata, jak jestem, to faktycznie ten amatorski kickboxing prosperuje, ale zawodowy nie, więc to jest coś, czego brakowało i bardzo fajny projekt właśnie nam wchodzi na rynek. Chciałbym, żeby nam ludzie w jakiś sposób potrafili zaufać i przyjść i się przekonać do tego, że zawodnicy, których jeszcze podkreślę, jeszcze nie znają, to właśnie nad tym pracujemy, żeby stało się to w jak najszybszym czasie duże gwiazdy. I wizytówką każdego z tych ma być nie kanał na YouTube, nie zasięgi na Instagramie, tylko za to właśnie jak walczy, w jaki sposób potrafi nokatować swoich rywali, w jaki sposób również potrafi się zaprezentować poza ringiem, czyli ten persona branding, który próbujemy z zawodnikami wykonać. Też by oczywiście nie było istotne tylko to, jak walczy, tylko również kto walczy, kim on jest i na tym chcemy popracować. Czyli przykładowo do niedawna, przepraszam, może już nie do niedawna, ale Mamed Khalidow też jakiś czas temu nie był znany nikomu, a dzisiaj jego wizytówką jest wysoki poziom sportowy. No i chcemy wykonać mniej więcej tego typu zabiegi, żeby naprawdę dać szansę młodym zawodnikom, pokazać się na gali sportowej. Damian Piskosz, który przykładowo robi walkę wieczoru, to uważam, że jest to naprawdę chłopak z papierami na dużą gwiazdę. Najwyższa pora z niego zrobić to, na co zasługuje.